Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do was z kolejnym filmem. Dziś zapraszam was na projekt Denko Pustaki z lutego. No i zaczniemy może od mojego ulubieńca. Dezodorant Nivea, to większe opakowanie i jak wiecie ja je bardzo lubię, świetnie się sprawdza, odświeża, przepięknie pachnie, jest dość wydajny. No i oczywiście kolejne opakowanie mam w łazience i nie szukam na razie żadnych innych zamienników. Tu mam zużyte opakowanie po mydle z Isany, czyli wersja rossmannowska. 750 ml, wydawałoby się, że całkiem spora pojemność, natomiast mydło było bardzo niewydajne, przynajmniej dwie pompki musiałam nałożyć na dłonie, żeby właśnie je umyć. Bardzo delikatnie nikle pachniał, więc nie wiem, czy coś się zmieniło w tych mydłach, czy moje odczucia się zmieniły. W każdym razie mam jeszcze jedno opakowanie, zużyję, ale myślę, że chyba do mydeł z Isany już nie wrócę, no bo niestety przestały mi odpowiadać. Maxi Creme, mamy tutaj kolejne opakowanie z użytych kapsułek wzmacniających włosy i paznokcie. To jest taka 30-dniowa kuracja. U mnie produkt się sprawdza, włosy są wzmocnione, paznokcie również, więc od czasu do czasu powracam właśnie do tego suplementu diety. Fuzwool, dezodorant odświeżający stopy, tu jest chyba 200 ml, bardzo wydajny produkt, odświeża stopy na wiele godzin. Nie zostawia, wiecie, żadnego białego talku, bo on tu w swoim składzie tego nie ma. Mam oczywiście kolejne opakowanie i kolejne już kupiłam i sprawdza się idealnie. Tu niestety mam niewypał kosmetyczny i jestem zaskoczona, bo kiedyś żele pod prysznic Avonu lubiłam. Tu jest 250 ml, czyli taka normalna pojemność. Niby tu jest hibiskus, natomiast produkt praktycznie nie pachniał. Był bardzo, bardzo gęsty, ale był niewydajny. On się praktycznie nie pienił. Ja używam zawsze żela na gąbkę, natomiast tu musiałam naprawdę wylać dużą ilość produktu, żeby to się spieniło, żebym się umyła. No i niestety nie są to tylko moje odczucia, bo moja córka również stwierdziła, że to się nie pieni. Bardzo szybko się nam to skończyło. No i niestety jestem zaskoczona, ale więcej produktów z Avonu pod prysznic nie kupię. Ale tu mam swój ulubiony produkt z Palmolive o zapachu lawendy i wanilii. To jest taki specyficzny zapach, nie każdemu przypadnie do gustu, natomiast ja uwielbiam ten produkt. On pachnie jeszcze przez dłuższy czas w łazience, jak się go użyje. 500 ml, fajna konsystencja, bardzo wydajny, przepięknie pachnie, nie przesusza skóry, uwielbiam ten produkt. Mam jeszcze jeden na zapasie i na pewno pojawi się u mnie jeszcze nie raz. Mam dwa opakowania po maseczkach w płacie. Pierwsza to jest Orchid, to była taka maseczka kojąco-chłodząca, bardzo przyjemna maseczka, właśnie delikatnie chłodziła, fajnie nawilżyła skórę, więc jak najbardziej w porządku. Natomiast tu mam moją ulubioną markę Medihill, to była maseczka z kolagenem i to było mistrzostwo świata. Buzia wyglądała przepięknie, świetnie nawilżona, bardzo ładna skóra była po tej masce, więc ja maseczki z Medihill uwielbiam i jak najbardziej wam je polecam. Tam jej chusteczki bawełniane, 54 sztuki, o tym zapachu owocowym. Grube, mięsiste, fajnie nasączone chusteczki, które sprawdzają się u mnie idealnie, czy do wytarcia pędzla, czy umywalki, czy dłoni. No i oczywiście kolejne opakowanie mam i używam. Tu mam wykończoną maseczkę z Kalosa i to była maska do włosów farbowanych. I ona ma taki, wiecie, co trochę dziwny zapach, niby 275 ml, ale dość szybko mi się skończyła. Dość fajną miała konsystencję, nie obciążała. Włosy wyglądały całkiem przyzwoicie po niej, ale powiem wam, że zapachowo, nie wiem, dziwny miała taki zapach jak tytoń, nie tytoń, więc nie do końca mi się to podobało. W każdym razie tej maseczki na pewno więcej już nie kupię. Znam lepsze maski z Kalosa. No i tak patrzę, co mi tu jeszcze zostało, żebyśmy skończyli na dobrą nutę. Biały jeleń, płyn do higieny intymnej, mój ulubiony produkt, 265 ml, produkt z pompeczką, dość wydajny, o bardzo delikatnym zapachu. Konsystencja jest tutaj taka mleczna, dość gęsta, bardzo wydajny. Jedyny minus, produkt nie jest stacjonarnie u mnie nigdzie dostępny, więc muszę siąść do internetu i zrobić sobie znowu większe zamówienie. Nie podrażnia mnie, nie uczula, tak jak większość płynów tych do higieny intymnej, więc trzymam się jego. Kolejna rzecz to jest produkt do włosów z Altery, szampon do włosów suchych, zniszczonych. Bardzo przyjemnie, owocowo pachnie, tu jest 200 ml. Nie jest niestety to produkt wydajny przy codziennym stosowaniu, ale włosy są ładnie doczyszczone, domyte, tak samo skóra głowy. No i od czasu do czasu lubię powrócić właśnie do tych szamponów z Altery.
Tu mam kolejną rzecz do włosów i to jest Marion. To jest Marion, taka błyskawiczna odżywka, ale do włosów blond i rozjaśnianych. No i jak wiecie, ja produkty z Marion do włosów lubię, natomiast ta mgiełka zupełnie się u mnie nie sprawdziła. Miałam wrażenie, że przesuszała moje włosy, ona była tutaj z zawartością chyba lnu. Zapach miała taki średni. Wykończyłam, ale do tej wersji to na pewno już więcej nie powrócę. Kolejna rzecz z kalendarza i to jest krem z Yves Rocher do dłoni, argan i róża, przepięknie pachnie, tu było chyba 30 ml, tak, bardzo fajna konsystencja kremu, świetnie nawilżająca, bardzo szybko się wchłaniał, uwielbiam ten kremik, no i może za jakiś czas gdzieś go znów zakupię. Tu mam coś jeszcze z kalendarza, tym razem z kalendarza Balea i tu była taka mała różyczka do kąpieli. No i powiem Wam tak, na moją wannę, jak to wrzuciłam, nie było ani koloru, ani zapachu, ani nic, nie zmiękczyło wody, także popływało, rozpuściło się i tyle. Dorzuciłam sobie soli i zużyłam. Kolejna rzecz z kalendarza z Douglasa. Dr. Suzanne von Schmidenberg. I tu było 15 ml kremu. Kremu takiego dość mocno niby nawilżającego. Ja to zużyłam i powiem Wam, że nie. Krem praktycznie nie nawilża mojej skóry. Ja mam skórę mieszaną. Powiem Wam, że musiałam bardzo grubą warstwę kremu nakładać na noc. Zdarzało się, że nakładałam dwie warstwy kremu, a rano moja skóra była sucha, jakbym nie nałożyła żadnych produktów, więc zużyłam. Ale na pewno pełnowymiarowego produktu to nie zakupię i nie polecam. Następna rzecz, która też się u mnie nie sprawdziła, o dziwo, to jest tusz do rzęs, który też był w kalendarzie z Douglasa. I to miał być taki tusz mocno zwiększający objętość. Natomiast powiem Wam tak, tą szczotą nie dało się w ogóle malować. Ja musiałam sobie zupełnie inną szczoteczkę wziąć do tego tuszu, żeby właśnie tuszować rzęsy. Patrzcie, jaka jest wielka szczota, a jakie jest moje oko. Nie dało się tymi normalnymi włoskami w ogóle tuszować. Tusz bardzo szybko mi się zaczął osypywać, sklejać, no więc musiałam się z nim pożegnać, ale jestem zaskoczona, bo 2 lata temu miałam fajny tusz z Douglasa właśnie z tej ich marki i był idealny, a ten jest po prostu do niczego. No i mamy jeszcze 3, kochani, produkty. Zaczniemy od pomadeczki z EOS. Świetna pomadka, pomadka to była truskawkowa, wszystko widzicie do końca. Przepięknie nawilżała usta, nie koloryzowała ust, bo była właśnie bez żadnego kolorku. Pięknie pachniała i taka lekko słodkawa była, więc kto wie, jak pokończę te wszystkie, co mam, to może do niej znów powrócę. Biotanik, mamy tutaj żel do mycia twarzy, bardzo przyjemnie, delikatnie pachnie, jest mega gęsta konsystencja. Niecałe 2 pompki wystarczy, żeby umyć całą twarz. Nie pieni się ten produkt, bardzo ładnie oczyszcza skórę na twarzy. Buzia nie jest taka, wiecie, piszcząca, ale jest oczyszczona. No i myślę, że za jakiś czas z przyjemnością wrócę do tego produktu. On jest z wodą probiotyczną i tu jest chyba 150 ml, jak dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, ale nie widzę. Nie, 200. 200, bardzo wydajny produkt, bardzo przyjemnie mi się go używało, ale za jakiś czas może znów do niego wrócę. No i został mi na komi produkt do pielęgnacji biustu, produkt naturalny o zapachu pianek marshmallow. Tu jest 200 ml, nie, tu jest maleństwo 150, ale produkt jest wydajny. Stosujecie go sobie na biust, na dekolt, masowujecie, skóra jest przyjemnie nawilżona, bardzo przyjemnie pachnie. No i oczywiście mam kolejne opakowanie, no i jest to też produkt naturalny, więc ma u mnie duży, duży plus. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część projektu Denko. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod filmem. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!